Witam Was w kolejnym odcinku EK Game. Klockami LEGO bawił się praktycznie każdy. Dziś wirtualną zabawę umożliwia studio Traveller's Tale. Najnowsza odsłona gry z serii LEGO to Piraci z Karaibów. Zobaczcie recenzję. LEGO. Klocki, które zrobiły niezwykłą karierę. Marzenie niemal każdego dziecka. Chociaż i dorośli bardzo często sięgali po te nieco bardziej skomplikowane zestawy z dopiskiem Technics. Od jakiegoś czasu LEGO firmuje także serię gier opartą na kanwie najpopularniejszych produkcji filmowych. Przyznać trzeba, że początkowo sceptycznie podchodziłem do tego typu tytułów. Do czasu, aż nie zagrałem w Star Wars na konsoli Nintendo DS. Najnowsza odsłona klockowych przygód traktuje o Piratach z Karaibów. I premiera zbiegła się z premierą czwartej już części filmu Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Gra studia Traveller's Tale już od samego początku wprowadza nas w świetny klimat przygód Jacka Sparrowa. Cały czas jednak wiemy, że mamy do czynienia ze światem klocków LEGO. Tytuł nie traktuje jednak wyłącznie o perypetiach bohaterów z części czwartej. Mamy tutaj do czynienia niejako ze zlepkiem fabuły ze wszystkich odsłon filmu. Czy to dobrze? Jak najbardziej. Po przebrnięciu przez prolog dostajemy się na molo, z którego możemy bezpośrednio wskoczyć do dowolnie wybranego przez nas epizodu. Motyw ten znany jest już z poprzednich gier z logiem LEGO. Dla niektórych może wydać się to kiepskim rozwiązaniem, ponieważ wprowadza pewne zamieszanie w fabule. Nie musisz podążać jedną ścieżką. Możesz zacząć na przykład od części trzeciej, później przeskakując do jednego z etapów epizodu pierwszego. Pomimo specyficznego designu, gra wcale nie jest przeznaczona wyłącznie dla najmłodszych. Świadczą o tym m.in. konstrukcja leveli, niektóre zagadki czy rozbudowany świat. Czasem potrafi zdenerwować konieczność powrotu do wcześniej zablokowanych stref danej planszy, którą mieliśmy okazję już odwiedzać. Jest to jednocześnie momentami zbyt nużące. To jednak nie pierwsza część serii, w której ten właśnie problem występuje. Niestety chłopaki z Traveller's Tale nie uczą się na błędach. Mimo wszystko ma to swoje zalety. Niezbadane dotąd tereny często eksplorować możemy dopiero po zdobyciu kolejnej postaci, która poza odmiennym i oryginalnym wyglądem pochwalić się może także zupełnie innymi umiejętnościami. Wyższy podskok, możliwość wciśnięcia się w trudno dostępne miejsca i tym podobne. Z pomocą przychodzi tutaj także tryb kooperacji. Dwójce bohaterów często dużo łatwiej jest rozwiązać jakąś zagadkę. Pomijając kilka szczegółów, gra daje mnóstwo satysfakcji, nie pozwalając się nudzić i nierzadko wywołując nieskrywany uśmiech na twarzy. Najmłodsi przedstawiciele społeczności fanów gier mogą niestety mieć problemy w kilku misjach. Hardkorowi wyjadacze natomiast nie zainteresują się światem klocków LEGO. Dla kogo w takim razie przeznaczony jest tytuł? Zdaniem producenta dla wszystkich. Chciałoby się rzec, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Na szczęście LEGO Piraci z Karaibów to wyjątek. Jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, to naprawdę nie mamy na co narzekać. Klockowatość gry dodaje jej uroku. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, został wykonany z niezwykłą dbałością, wykorzystując istniejące w rzeczywistości elementy LEGO. Jest więc kolorowo, trochę bajkowo i oryginalnie. Poza szybkimi akcjami mamy tutaj także do czynienia z wieloma mniej lub bardziej skomplikowanymi zagadkami logicznymi. System zbierania klocków przyjęty z poprzednich części sprawdza się doskonale. Pod koniec etapu możemy wymienić zdobyte elementy na różnego rodzaju gadżety. Muzyka świetnie oddaje klimat serii Piraci z Karaibów. Spotkamy się z licznymi motywami muzycznymi z filmowej sagi, które dobrze wpasowują się w klimat gry. W połączeniu z nieźle brzmiącymi odgłosami otoczenia są niezwykle miłym dodatkiem do całości. Wadą mogą wydawać się bliżej niesprecyzowane odgłosy wydawane przez naszych kanciastych bohaterów. Największą wadą, przynajmniej dla wszystkich, którzy mieli już styczność z poprzednimi odsłonami gier LEGO, jest ciągle powtarzany schemat. Czasem może się nawet wydawać, że mamy do czynienia z jedną i tą samą grą, gdzie zmieniła się tylko szata graficzna. Jeśli jednak Piraci z Karaibów to pierwszy tytuł sygnowany logiem duńskiego producenta zabawek, w który będziesz miał okazję zagrać, to możesz nie zwracać uwagi na powyższe zdania krytyki. Podsumowując, recenzowana gra pomimo swojej oprawy nie jest tytułem wyłącznie dla dzieci. To przede wszystkim przez wspomniany wcześniej rozbudowany świat oraz niektóre dosyć skomplikowane i przydługie zagadki. Jeżeli Piraci będą pierwszą grą LEGO w Twojej kolekcji, to na pewno nie pożałujesz zakupu. Jeżeli jednak grałeś już w którąś z poprzednich części, to odczujesz lekkie déjà vu. Jeśli kiedykolwiek byliście fanami klocków LEGO, musicie zagrać w najnowszą odsłonę Piraci z Karaibów. I nie zapomnijcie o komentarzach na Facebooku.